Dzień dobry. Na początek małe wyjaśnienie. Absolutnie przestrzegam zaleceń, aby zostać w domu. Natomiast dzisiaj pozwoliłem sobie na chwilkę zostać przed domem, żeby skorzystać ciut z przyrody, która pomyślałem, że jest mi po prostu potrzebna do przeczytania wiersza, który dziś dla Państwa przygotowałem. Natomiast zanim wiersz, również obiecałem sobie pewną kartkę z kalendarza dla Państwa, czyli kilka dat, które warto by było odnotować od czasu, gdy widzieliśmy się ostatnim razem. Mówimy tutaj o końcówce marca. Pierwsze wydarzenie, które chciałbym odnotować, to na pewno 92. rocznica urodzin Joanny Kulmowej. Jest to bardzo ważna dla mnie poetka, może troszkę zapomniana. Natomiast towarzyszyła mi zarówno kiedy byłem dzieckiem, jak i już w tych późniejszych dorosłych latach czytelniczych. Na pewno warto by było wspomnieć o 88. urodzinach Wiesława Myśliwskiego, tego pisarza. Myślę, że nikomu nie muszę przedstawiać jego sylwetki. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Jeszcze wydarzenia, 146. rocznica urodzin Roberta Frosta, poety, który czterokrotnie był laureatem Nagrody Pulitzera. 109. rocznica urodzin dramatopisarza amerykańskiego Tennessee Williamsa, na pewno znanego wszystkim jako autor tramwaju zwanego Pożądaniem. Szanowni Państwo, koniec marca to również 79. rocznica urodzin wspaniałego autora Wojciecha Młynarskiego, jak i 106. rocznica urodzin Bohumila Hrabala, czyli jednego z najwybitniejszych pisarzy czeskich, który na stałe zapisał się w historii literatury XX wieku. Na pewno błędem byłoby nie wspomnieć o Międzynarodowym Dniu Teatru, który przypadał na 27 marca. Tutaj z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich twórców teatralnych, jak i zarówno wszystkich pracowników teatru, tych, których nie widać na scenie, czy też nie znamy ich jako autorów samego spektaklu. Oczywiście lokalnie serdeczne pozdrowienia dla naszego teatru imienia Dormana. Z poleceń, dopisując się do tego, oczywiście, co ewidentnie widocznie jest na naszej stronie facebookowej, chciałbym dopisać się do tych poleceń kulturalnych, czyli miejsc, które mogą Państwo odwiedzić, nie wychodząc z domu. Pierwsza strona to strona właśnie związana między innymi z Międzynarodowym Dniem Teatru. To będzie Ninateka. Wspaniałe spektakle, które można sobie obejrzeć bez żadnego problemu na stronie. Przypomnieć sobie starsze adaptacje dramatów. I druga strona, która już u nas występuje cyklicznie, to Unia Literacka, która gwarantuje nam spotkanie z autorami codziennie o godzinie 18. Szanowni Państwo, przejdźmy do wiersza, bo taki jest ten cykl. Dzisiaj przygotowałem wiersz z tomu Poeci Języka Angielskiego, wydanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Jest to trzytomowe wydanie poetów języka angielskiego. Ja dzisiaj tutaj mam tom, ostatni, tom trzeci.
wydanie z roku 74. Dlaczego ten tom? Powiem szczerze, towarzyszył mi bardzo długo, zwłaszcza w czasach licealnych, praktycznie z tym tomem się nie rozstawałem. Dziś dla Państwa wiersz Davida Herberta Lawrence'a, poety i prozaika angielskiego. Wiersz pod tytułem Pieśń człowieka, który doświadczył. Nie ja, nie ja, ale wiatr, który mnie przewiewa. Lotny wiatr, wiejący nowy kierunek czasom. Gdybym tylko mógł oddać się jemu, by mnie niósł. Gdyby tylko mnie niósł. Jeśli jestem na tyle czuły, lotny, och, wrażliwy, uskrzydlony, jeśli tylko najmniejszy ze wszystkich, uległbym i oddał się lotnemu wiatrowi, który znaczy swój bieg poprzez chaos świata, jak sprawne, chybkie dłuto wbite ostrym klinem. Jeśli tylko jestem na tyle trwały, jak samo ostrze klina, wbijanego niewidzialnymi ciosami, skała pęknie. Dotrzemy do cudu. Odnajdziemy ogród Hesperyd. Och, dla cudu, który w duszę mą warem się wlewa, byłbym dobrą fontanną, dobrym źródłem. Nie zatarłbym szeptu, nie zniekształcił wyrazu. Co to za pukanie? Co to za pukanie do drzwi w czasie nocy? Jest to ktoś, co chce nas skrzywdzić. Nie, nie. To trzy dziwne anioły. Niech wejdą. Niech wejdą. Wiersz w tłumaczeniu Wacława Iwaniuka. Szanowni Państwo, przede wszystkim pozostańcie w zdrowiu. Życzę wszystkiego dobrego. Zachęcam do komentowania też tutaj tych naszych filmików. Może wrzucą również Państwo w komentarzu jakiś wiersz, który Państwu bardzo się podoba. Zachęcałbym bardzo do tej interakcji. Ona jest nam naprawdę bardzo potrzebna. Brakuje nam kontaktu z Państwem. Serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Wracam do domu poszukać czegoś na nasze następne spotkanie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.